co Kevin Andora. Powiedz, jaki to motor. Yamaha MT-07. Nie wiem ile kucy, ale daje radę. Wystarczająco. Dobra, lecimy. Spontaniczna decyzja. Zdecydowaliśmy się z Kevinem, żeby wypożyczyć motorki i tak naprawdę ziścić jedno z naszych marzeń, żeby w takim freeride'owym klimacie pojeździć troszeczkę po Europie. Teraz na celowniku Andora. Zobaczcie te przepiękne widoki, bo zapierają dech w piersiach. Angora, najbardziej szalone miasto, jakie widziałem. Wszystko pośród gór. No nie wiem, jak tu można mieszkać. Słońce zachodzi szybko, bo góry tak wysokie, że masakra. Jeszcze jak się tu ciężko i męcząco dojeżdża. No ale jest epicko. Mały pit stop. Jesteśmy tutaj już niemalże we Francji. Powiem wam, nigdy bym nie przypuszczał, że tak ładnie może być. Kochani, najlepsze co zrobiłem chyba w tym roku, bo wiem, że już będę na motorze zwiedzał świat. Rewelacja, można się zatrzymywać, zupełnie inne doświadczenie drogi. Ja nigdy bym nie przypuszczał, że na motorze jest to aż takie fajne, aż takie bliskie temu, że się czujesz, jakbyś faktycznie przeżywał, był w tym miejscu. No niesamowite, no. Jadąc autem to tak jakbyś się wyłączył, a na motorze odczuwasz to w pełni. Już teraz rozumiem ludzi, którzy potrafią cały świat przemierzyć na dwóch kółkach. Pełny szacun, bo plecy wysiadają. Kevinowi tak samo, nie ma lekko. Zimno, ale damy radę. Dopadła nas mgła. Kochani, sarny nam przebiegają drogi, jakieś dzikie węże, w ogóle masakra. I teraz wyobraźcie sobie, że to nie jest taka noc, tylko po prostu jest taka mgła. Także jest to fenomen, nie? No ale jesteśmy w górach, trzeba być na wszystko przygotowanym. Ciśniemy dalej, mam nadzieję, że już bez żadnych przygód. Jesteśmy w Perpi coś we Francji. No ja co mówić, nie? Dzisiaj siedzieliśmy na motorze ile godzin? 6. Jak 6? 6 to chyba według Google. Dzisiaj byliśmy od godziny 11.30 do godziny 12 w nocy, Tomasz. 12 godzin w podróży dzisiaj. Z czego z 10 na motorze. Jest totalne KO, nie? Kto na motorze, ten na motorze. Ja na motorynce. Kevin na 125. Także pomacham wam, idę spać. Ala. Do jutra. Czuję się, jakbym cały dzień jeździł wczoraj na motorach. Ale się musisz domyślić, czy to znaczy, że się super czuję, czy to średnio. Ale to byś cały dzień siedział na motorze. 12 godzin. No i co? No i dzisiaj znowu coś trzeba wymyślić. Jeszcze nie wiemy, gdzie jedziemy, nie? To jest najlepsze. Ale zaraz wymyślimy. Bo już jesteśmy na motorach.
Andora, Francja. Niecałe 24 godziny. Jakieś 600 kilometrów. Nie wiem, co mnie boli najbardziej. Czy plecy, czy dupa, czy kolana. Nie wiem. Idę się zastanowić. Będę myślał o tym, śpiąc 14 godzin. Przejechałem cały świat. Dobrze, że tylko moja fryzura tak wygląda, a nie motor. Ale zwał jak zwał, to nie motor. To super motor. Pomacham wam, idę spać. Halo.